Dzień dobry. Witam Państwa w szczególnym momencie Wielkiego Tygodnia. Dziś wielkopiątkowy poranek. Stąd też nasza obecność u księdza biskupa Michała Janochy, który jest profesorem na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i wielkim znawcą sztuki. Księże biskupie, chcemy poprzez pryzmat sztuki właśnie opowiedzieć o tym wyjątkowym dniu i o jego znaczeniu w historii, a także w historii chrześcijaństwa. Jaki obraz wybrałby ksiądz biskup na pierwsze spotkanie? Chcę zaproponować obraz brata Alberta Ecce Homo. Obraz, który powstawał bez mała 10 lat i który jest świadkiem wewnętrznej przemiany samego autora. Kiedy zaczynał go malować, był słynnym malarzem, artystą Leon Wyczółkowski, który mieszka z nim, dzieli z nim pracownię, wspomina o początkach tego obrazu. To się działo w Warszawie, tu niedaleko, w hotelu europejskim. A gdzie była ta pracownia? Pracownia była na jednym z górnych pięter hotelu europejskiego przy krakowskim przedmieściu. On był wtedy nowoczesnym budynkiem, a tam na górze były takie tańsze pomieszczenia pod wynajem. Ten obraz jest właściwie świadkiem przemiany Adama Chmielowskiego, malarza, w brata Alberta Świętego. A czy wiemy, co było przyczyną tej przemiany, tego procesu zmiany? Tego typu historie dzieją się głęboko w środku i można próbować jakoś z zewnątrz je opisać, ale wydaje mi się, że to, co najważniejsze, będzie nieopisywalne. Dlaczego znany malarz porzuca malarstwo i no właśnie, obraz, który był największą jego wartością, nagle zaczyna odkrywać, że najważniejszy jest obraz Boga w człowieku. I myślę sobie, że to może być najważniejszy komentarz do Ecce Homo. On później wraca do tego obrazu, powraca, poprawia. Metropolita ukraiński, grekokatolicki Andrzej Szeptycki we Lwowie bardzo go namawia do tego, żeby on ten obraz skończył. On go właściwie maluje dla niego. No i chyba dzięki metropolicie Szeptyckiemu ten obraz był kontynuowany, chociaż nigdy nie skończony, więc pozostał jako taki otwarty malarski testament. Obraz pokazuje przemianę malarza w człowieka zajmującego się duszami, bo przecież karmiąc biednych, karmił także ich duszę. Ale co możemy powiedzieć o walorach artystycznych tego obrazu? Czy on jest wybitny? Czy jest tu jakaś głębia, tajemnica? W moim przekonaniu na tle całej twórczości Adama Chmielowskiego, którą bardzo wysoko cenię, ten obraz jest absolutnie inny i absolutnie przekraczający standard akademickiego, dobrego malarstwa monachijskiego, bo takie Chmielowski reprezentował. Postać Chrystusa, Ecce Homo, oto człowiek, znamy biblijny kontekst tych słów, nie jest oczywiście pomysłem nowym. Adam Chmielowski podjął ten temat, który miał już ponad 1000 lat historii. Natomiast nadał mu bardzo osobisty wymiar. Od strony malarskiej to jest, patrząc właściwie z daleka, taki rzut krwawej, czerwonej plamy na zupełnie neutralną, geometrycznie malowaną i bardzo szkicową architekturę. Z bliska widzimy głębokie, wyciszone, skupione oblicze Zbawiciela, bardzo poważne, wręcz smutne. Chrystus jest ubrany dla pośmiewiska w czerwoną szatę. Atrybuty króla są również prześmiewcze, bo korona jest z cierni, a berłem jest trzcina. A jednocześnie paradoksalnie te prześmiewcze atrybuty nadają Chrystusowi jakiś zupełnie nowy majestat. Ja myślę, że brat Albert się bardzo wczytał w Ewangelię i bardzo głęboko ją przeżył. A gdzie go można zobaczyć? On jest u sióstr Albertynek, a więc też tego zgromadzenia, które założył później brat Albert dla posługi najuboższym w Krakowie. Natomiast jest on znany z bardzo licznych kopii, powtórzeń i wreszcie reprodukcji. Myślę, że sztuka wspaniale wzbogaca
ten okres, kiedy przeżywamy święta i przygotowania do nich, więc zachęcamy wszystkich Państwa, żebyście znaleźli reprodukcję tego obrazu albo innych poświęconych pasji, męce Pana Jezusa i wzbogaceni właśnie tą sztuką przeżywali głębiej te wydarzenia, które przed nami. Księże biskupie, chciałam zapytać, o jakim obrazie porozmawiamy po południu, w naszym drugim spotkaniu? Po południu porozmawiamy o obrazie Van der Weydena, Zdjęcie z krzyża. Zostańcie Państwo z nami. Bardzo dziękuję za to spotkanie i zapraszam na kolejne przed Ekspresem Republiki.